Prawdę mówiąc, trochę nie spodziewałem się, że pierwszy odcinek Realcast będzie takim sukcesem i chciałem Wam po prostu podziękować. W social mediach zawsze się coś dzieje i zawsze będzie o czym rozmawiać. Chociażby o Teamie X, czyli jednym z najdziwniejszych i najbardziej wymyślnych projektów internetowych. Na ten moment mimo zaproszenia nie udało mi się tu ściągnąć ani Stewarda, ani Marcina Dubiela, ani Kaspra Błońskiego, by osobiście jako goście dokonali opinii całego projektu, ale na szczęście Yoshihito Majosze, czyli prawie milionowy topowy twórca gamingu, mój znajomy oraz współlokator, który będzie moim dzisiejszym gościem, otrzyma Oficjalne zaproszenie do Teamu X2, z którego jak widać nie skorzystał. Może dzisiaj zdradzi nam dlaczego i uda nam się porozmawiać o sensie całego projektu. Więc dotarłeś, jak droga? Ciężko, po schodach <śle> <śle> Powiem ci, że naprawdę ciężko zejść tak blisko tutaj Ciężko zejść do takiego poziomu, żeby być w tym W każdym razie, ja może zdradzę Co się tak naprawdę dzieje Yoshi to jest mój współlokator. Przyszedł generalnie Niestety. z dwóch pięter w dół I no, muszę wam szczerze powiedzieć Zapraszałem tu Kacra Bońskiego, zapraszałem tu Marcina Dubiela Zapraszałem Stewarda Dostałem odpowiedź, mogę za chwilę o tym powiedzieć Ale na razie nikt z nich nie mógł przybyć Więc mhm. Yoshi ma zaproszenie do Team X, Więc myślę, że jest... możemy o tym porozmawiać jest, jestem taką ostatnią osobą po prostu, do, do której można było podbić i dlatego tutaj jestem. Nie musiałeś tego mówić, ale dziękuję za tak ładny wstęp. Nie no słuchaj, jest jak jest no. no jest ale nie, jest. powiem szczerze, że akurat dosyć dobrze się złożyło, bo akurat szukałeś osoby, którą, z którą chciałeś o tym pogadać, a dobrze się składa, że akurat no, miałem z tym do czynienia zresztą, mm. jak e, już słyszeli widzowie tutaj w intrze, No tak. Więc fajnie Miałeś... będzie się wygadać o tym też trochę. No będzie fajnie, tak będzie mi się też wydaje. Bo ty rozmawiałeś wcześniej ze Stewardem tak, właśnie tak, o tak. dołączenie mhm. do tego projektu. Mm -hmm. Coś nam będziesz mógł zdradzić, chyba, o tej rozmowie? Myślę, że tak. W sensie. Nie masz rędziejki. Mm, nie. Nie, mogę o tym otwarcie rozmawiać o wszystkim, więc jakby Super. wydaje mi się, że, że mamy... fajnie będzie słuchane. Mamy kontencik. mamy kontencik. Tak, więc zapowiada się naprawdę całkiem ciekawa rozmowa, ale zanim przejdziemy sobie do tematu domu X, najlepiej, żeby każdy zainteresował się własnym domem, w końcu nadchodzą święta, no i trzeba się zaopatrzyć w prezenty dla naszych domowników. Nie ukrywam, że ten odcinek akurat nagrywam we współpracy z Leti Shop, za co jestem niezmiernie wdzięczny, i myślę, że wy również będziecie wdzięczni Leti za to, ile możecie zarobić, kupując prezenty świąteczne. Pamiętajcie, że robiąc zakupy świąteczne zawsze warto się dwa razy zastanowić. Wszędzie są teraz udawane zniżki świąteczne i przeceny i można zostać bardzo łatwo oszukanym przez jakiegoś impostora, dlatego po prostu warto śledzić ceny. Jeśli robicie zakupy na AliExpress, dzięki wtyczce od Letyshops możecie na bieżąco monitorować zmiany cen produktów. Dodatkowo przyda Wam się jeszcze jakiś cashback, czyli na przykład właśnie Letyshops. To nic innego jak strona, która dostaje pieniądze za reklamowanie sklepów, ale jednocześnie dzieli się zarobionymi przez siebie pieniędzmi z Wami. Na Lety jest ogrom znanych sklepów. Wystarczy, że kupujecie swoje prezenty właśnie poprzez Letyshops i za każdy taki prezent otrzymacie swój cashback, czyli nic innego jak po prostu prawdziwe pieniądze na swoje konto bankowe lub PayPal. Niektóre cashbacki są nawet 5- czy dziesięciokrotne, więc można naprawdę sporo zarobić, zwłaszcza w okresie świątecznym, gdy tyle się kupuje. W linku zostawiam wam link do wtyczki oraz rejestracji, dlatego mam nadzieję, że za zarobioną kasę kupicie sobie coś ładnego na święta. Tak więc, no Filipku, <coughs> Filip, no jak sam wiesz, no Ty też mogłeś sobie kupić coś ładnego, a nawet nie musiałeś kupować. Jakbyś był w Team X, to w tym momencie byłbyś na Malediwach, czy gdzieś tam na innych wyspach, bo tak się teraz bawi Team z tego co widziałem na insta Story. No stary, powiem Ci tak, ja nie muszę sobie nic kupować, ja sobie ładną koszulkę sam zrobiłem więc ja jestem w pełni usatysfakcjonowany <grym> na te święta. Wystarczy. Chyba, to wystarczy. mi wystarczy. Chyba muszę ci trochę skręcić fotel, bo cię za bardzo buja. Tak Wiesz myśli. co, powiem ci, że można skręcić fotel, nie tylko fotel, ale przy okazji, e, czy mogę prosić o zmianę światła? Też możemy prosić o, zmi o hmm. zmianę światła, tak więc proszę o zmianę scenerii. Dobrze, więc kolorki zmienione chciałeś, taki wybór różowy jest twój, Reklamujesz się tym kolorem, to jest... Tak, znaczy to jest fioletowe, ale mega fajne. Możecie napisać, czy podoba się wam taka Dobrze. sceneria. możemy wybierać najlepszą scenerię, to będziemy ją stosować w wielu w innych reszcie mm -hmm. podcastach, w audycjach. Tak więc co? Nie żałujesz, że byłbyś na Malediwach w tym momencie? Szczerze powiem Ci tak. Yy... Ja jestem osobą, która lubi posiedzieć sobie w pokoju, pograć sobie w cyberpunk, pochillować bombę, i e, ra, raczej nie lubię mieć na, na przymus trochę. E, masy ludzi wokół. W sensie, bo my sobie mieszkamy razem, i tak dalej i jest spoko. Ale my nie mamy też takiego narzuconego czegoś z góry, że musimy się widzieć, musimy coś robić, tylko na przykład rzuciłeś luźno, siema, e, wpadłbyś, porozmawiać i tak dalej. I tutaj właśnie jesteśmy, ale. Mm, no nie, jakby. Poza tym, kurczę, idą święta i raczej wolę się skupić na tym klimacie świątecznym, że pada śnieżek i tak dalej. Niedługo wracam do domu rodzinnego, do nowego, więc. E, Wszystko jest na Tak, się. zakopane będzie grane, więc szczerze, jakoś tak, te Malediwy to tak średnio teraz myślę. Czyli wolisz rodzinny klimacik? Ze no ale raczej rodzinny klimacik. Powiem ci szczerze, że świąta, wiesz, specyficzny klimacik, nie ma co sobie go psuć. Szczególnie, mm -hmm. że czeka się cały rok na niego, więc taka Jasne. sytuacja. E, wspomniałeś o domu, ja tylko trochę widzę streszczę całą historię, bo może nie każdy wie. E, my tutaj sobie w takim większym domku wynajmujemy sobie pod Warszawą większy domek i mieszkamy mm -hmm. sobie właśnie w kilku youtuberów. Właśnie jesteś Joszy, jestem ja, jest jeszcze Szymek Minecraft, no i tam <noise> kilku mniejszych twórców i sobie razem taki domek okupujemy, stąd ta mm -hmm. cała historia. Tylko nie jesteśmy powiązani żadną umową, po prostu Mieszkamy ze sobą, bo, bo wiem, tak. dobrze się bo... mieszka. Fajnie się konkuruje, czasami można współpracować. To jest taki bardziej creative place. Tak, niż, no, tak to prawda. Niż jakaś totalny projekt. Bo... W sensie, jak ktoś coś potrzebuje, to sobie jakoś pomagamy? Czy tak. na przykład nawet same poży samo pożyczenie sprzętu, czy, czy użyczenie jakiegoś miejsca, czy cokolwiek, no. ale no, nie jesteśmy powiązani jakkolwiek, bo nie wiem, to, to, to powoduje spiny i stres i, e, i samo takie zamykanie ust ludziom nie jest też dobre, przede wszystkim w relacjach, nie? Nie chciałbyś umowy 50-50 na bycie co-hostem podcastu? Nie, aczkolwiek była mi proponowana jakaś umowa również, ale to może później o tym chyba, nie? Czy... Okej. Okay. Czyli mamy wyciek z... O kurczę, czyli mamy... Może by rozmowa się potoczyć w stronę jakiejś umowy. Tak. Mamy to... już wstępną zajawkę tego, okay. w, którą roz... w którą stronę możemy wyciągnąć mm -hmm. tę rozmowę, to jest super. Ale na razie jeszcze spokojnie. Na razie jeszcze spokojnie, wiadomo, watch time, te sprawy, mamy tak, rozmowę wiadomo. rozgrzewkową, ale postaram się, by była równie ciekawa, jak to, co będzie się działo później. E, tak samo, jak było to miejsce, miało to miejsce z Kruszwilem. Ja jeszcze zanim zaczniemy, muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Cała nasza rozmowa o, może przynajmniej moja, to, co ja będę mówił o Domu X, o, oceniał Dom X i tak dalej, Josi może wie trochę więcej. Mhm. Z mojej perspektywy jest to tylko opinia na podstawie trochę plotek, tego, co gdzieś tam wiemy z imprezek, z ploteczek youtuberów. Tak naprawdę mhm. my jako twórcy, przynajmniej ja jako twórca, wiem trochę więcej niż wy, tylko dlatego, że gdzieś tam z youtuberami się wymieniamy informacjami, tak, zawsze tak? gdzieś są jakieś przecieki. I ta cała rozmowa, to są taka powierzchowna... Powierzchowne zgadywanie, jakie są warunki w tym, tym, tym X i tak dalej. Nic, ja przynajmniej tak naprawdę nic nie wiem. Ale możemy na tej, o tym pogadać, bo po prostu gdzieś tam mamy dojście do tych informacji troszeczkę większe i w sumie to tyle. Ale czekam na Stewarda, czekam na du Marcina Dubiela, czekam na Kaspra Bońskiego. Czekam na jakiegokolwiek członka Timu X, nawet Leksiu do mnie napisał, że aktualnie nie mają czasu. Ja zapraszam każdego, zaproszenie jest otwarte, zapraszam na ten fotel, by sprostować wszystkie informacje, które tu będą. Muszę powiedzieć ten disclaimer na początku, bo uważam, że to jest ważne, bo będziemy mogli teraz, jak już zrobiłem disclaimer, możemy trochę pokrytykować, możemy trochę pooceniać. Jasne. I standard dziennikarski został zachowany. Myślę, zgadzam się? to prawda, to tak. prawda. Mhm. To prawda. Myślisz, że w ogóle ekipy mają sens? Dalej? Czy ekipy mają sens? Wiesz, to wydaje mi się, że temat ni się nie wyczerpał. W sensie, ludzie lubią oglądać relacje prawdziwe lub sztuczne lub takie, które początkowo miały być e, tymi powiązanymi umową, ale stały się zwykłymi relacjami międzyludzkimi. Szczerze ci powiem, że po tym jak Freeze przestał robić daily i po tym jak te filmy zaczęły być troszeczkę inne, wydaje mi się, że otworzyła się furtka trochę na coś takiego, co robi chociażby Team X teraz. Tak totalnie szczerze. Wydaje mi się, że aktualnie na polskim YouTube czegoś takiego brakowało. Może to, ja nie jestem w targecie, co nie? W sensie to, to nie jest content dla mnie przede wszystkim, ale wydaje mi się, że zapełnili tą swoją e, lukę, która, e, która musiała zostać wypełniona prędzej czy później, a prędzej czy później ktoś by to zrobił, więc może to i lepiej, że. Tak szczerze, że oni się za to wzięli niż jakiś mało budżetowy, powiedzmy, projekt, który by siał patologię czy coś takiego. Nie, masno nie. Masno jest zupełnie gdzieś indziej, myślę, Dobra, w tym prawda. wszystkim. Szczególnie, że masno akurat jest w moim targecie, bardzo. znaczy ja jestem w targecie masno. Akurat no, masno dosyć... jest poza osią trochę. Masno, tak. jest, masno jest wszędzie i masno jest w każdego sercu, mi się wydaje. Ale powiem ci, że ekipy mają sens, yy, o ile rzeczywiście członkowie tych ekip przynajmniej po jakimś czasie, się ze sobą dogadują i do momentu, aż nie wychodzą jakieś brudy. Mm. Bo ludzie, ludzie lubią węszyć sensacje i ludzie, jak coś śmierdzi kupą, to to wyczują i chcą wiedzieć, gdzie jest ta kupa. Więc no. <grafię> tak to wygląda. Bardzo ciekawie to opisałeś. Yy, mm. Rzeczywiście coś w tych ekipach zaczyna śmierdzić po czasie. Tak, no. Czyli jakiś sens jest i uważasz, że target, podbudowanie nowej tak. ekipy też jest. Myślę, że jest co spogo. Szczególnie, że tak jak mówię, teraz mamy też czas... Yy, Pandemii, można powiedzieć, hmm. w sensie przynajmniej u nas w kraju, dużo osób nie może się spotykać ze swoimi znajomymi, i wydaje mi się, że to też jest taki dobry punkt zaczepienia, że hej, my mieszkamy w tyle i tyle osób, my jesteśmy ziomeczkami, my robimy fajne rzeczy. Tak. Ludziom trochę brakuje tego, co nie? Wyobraź sobie teraz, że jesteś, powiedzmy, takim 14 15-letnim 15 typowym widzem i Siedzisz w domu i za bardzo nie masz co robić, co nie? Ciężko się spotkać z ziomkami, porobić jakieś rzeczy, które się robiły na przykład wcześniej. A wchodzisz sobie na YouTube i hej, mam y, fajną grupkę osób, które tak. robią fajne rzeczy. Mogę I... się poczuć ich częścią, kupić tak, tak, ich kciuchy, tak, pom pomarzyć sobie, że jestem dokładnie. z nimi na malerzywach. Dokładnie o to chodzi, wiesz, dokładnie o to chodzi mi się wydaje, że y, ludzie ch chcą. Teraz być w takich grupkach y, ze znajomymi, i tak dalej, ale że zostało im to odebrane, to szukają sobie trochę alternatywy, oglądając właśnie coś takiego. Przez to totalnie się z Tobą zgodzę, bo aktualnie YouTuberzy sobie wzięli za hobby, mhm. e, hejtujemy dom X, robimy content z hejtu dom X, tak. dom X to gówno, ale prawda jest taka, że my nie jesteśmy targetem. Ty tak, nie jesteś targetem, stary. ja nie jestem targetem, ale ja się z Tobą totalnie zgodzę, że my mhm. jako starsi twórcy możemy sobie gadać, o kupa, ale prawda jest taka, że ten target dalej jest. Ej, Ci ludzie oglądali to daily. Tak, I ci ludzie i... dalej istnieją. Stary I, prawda I jest tego taka potrzebują. I prawda jest taka, chciałbym przypomnieć, że ludzie, którzy mówią, że to jest, wiesz, gówno i tak dalej, hej, spójrzcie na liczby. W sensie, to naprawdę idzie w, w dobrą stronę. W sensie, i naprawdę jakby na początku myślałem, że ludzie zjedzą strasznie tą ekipę nową z, z, z domu X, ale powiem ci szczerze, że ludzie zaczęli e, nawet patrzeć na nich z taką nadzieją, że że hej, wreszcie może to się udać. Że okej, okay, tamtym się nie udało, ale że może tutaj rzeczywiście będzie lepiej. Bo szczerze, w poprzednim teamie coś mi, coś mi nie pasowało. W sensie samo dodanie wtedy tego Xavier'a, tego dzieciaka, jakby do, do tego teamu i tak dalej, to już było takie trochę stinky cheese dla mnie, że hej, no, przecież to, jest, to od razu widać. W sensie, widać, że on się miał w, sensie, w sensie, hej, mam 20 lat, się maluję się z 10-latkiem. W sensie. O nie, o w sensie, w sensie, hej, jakby coś nie gra, no nie? A tak. tutaj jakby są ludzie, w, zauważ, podobnym wieku, co nie? W sensie, nie ma nikogo, kto się jakoś tak wyróżnia jezu, w, w, wiekowo. Jezu, o, to jezu jest straszny koncept w głowie. Nie wiem, czego mówić. No mów, stary, bo dawaj. Bo na przykład ekipa wystawiała na Fame MMA Minimajka. No. Jak wonik Sawiera wystawili z minimajka. <laughs> Dobra, już kończąc te żarty, bo to jest poważny podcast ja przynajmniej staram się, żeby on był poważny i też proszę cię o... Znaczy, w sumie jesteś gościem masz obie w sensie. Jest jak jest. Ja i powaga to, wiesz, dwie różne rzeczy. Ale, Dobrze. wiesz, postaram się jak mogę. Bo kupiłem do podcastu muzyczki z Audio Jungle, tylko takie poważne, więc A, będę, musiał dobra. No będę musiał zmienić content. E, uważasz, że ekipa Friza powinna czuć się zagrożona czy kompletnie nie? Wydaje mi się, że ekipa Friza już robi trochę coś innego. W sensie, że oni nie o tyle co robią YouTube'a i robią social media, co oni po prostu robią ruchy. Trochę Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Jakby widać, że Freeze już nie jest tylko influencerem, nie wiem, celebrytą internetowym, e, tylko jest, y, jest, jest. Showmanem. Jest, jest biznesmenem w sensie naprawdę i dobrze to wykorzystał wszystko. I wydaje mi się, że ekipa bardziej teraz idzie w stronę takiego życia sobie na poziomie i fajnego bawienia się tym wszystkim. I jakby wydaje mi się, że nie powinni o tyle, że czuć się zagrożeni. Co powinni mieć z tyłu bani, że ludzie też mogą sobie znaleźć jakąś e, drugą ekipę do oglądania? Bo jeśli zestawimy e, osoby, w których uniwersum e, wchodzi tyle ludzi, e, i wiesz, ogląda insta ogląda filmy i tak dalej, a nagle pojawia się nowa ekipa, która wrzuca daily i u każdego są codziennie jakieś insta codziennie robią jakieś nowe rzeczy, codziennie jest głośno o tych ludziach, bo tak szczerze. O Frizie było głośno przez całe ostatnie dwa, 3 lata? Dwa chyba. Mhm. No można powiedzieć, że trzy, bo tam jeszcze jakieś dramy były z poprzednią dziewczyną i tak dalej. Ehm, no i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że może nie o tyle, co powinni czuć się zagrożeni, co raczej powinni mieć z bani, że muszą, że, że zwolnili trochę miejsca, więc w to miejsce ktoś wchodzi teraz. że Wyparkowali kilka aut, więc te auta już sobie tam zajadą i to nie będą ich auta, i one prawdopodobnie tam będą stać przez bardzo długi czas. Czyli dopóki ten projekt będzie istniał tak naprawdę. Więc mhm. jakby wydaje mi się, że to nie jest o tyle co zagrożenie, tylko jakby Freeze sam się odsłonił, żeby, żeby ktoś wjechał. Jakby. Myślisz, że <laughs> dziwne porównanie. Dziwne porównanie, to prawda. Ale myślisz, że serio, że to jest takie celowe, że oni. Wiesz, co? właśnie nie, myślę, że to nie jest celowe. Tylko bardziej chodzi o to, że e, bardziej mi chodzi o to, że on e, sam z siebie to, to, to zrobił przez to, że już przestał robić daily, mhm. przestał tak... Robił inne ruch, zaczął robić Tak, inne tak, ruchy. tak. Przestał pokazywać swoje życie. Jakby on już, on już w tej ekipie jest takim bardziej, znaczy przynajmniej z mojej perspektywy, to jest taki szefo, boże powiedzieć, i on czasem na filmie się u kogoś przewinie, czasem gdzieś tam u kogoś na IG się, się przewinie. On już jest ramką tego całego obrazu. On już jest ramką całego obrazu, dokładnie, a to, co się dzieje, to jakby jest pod, gdzieś tam pod kontrolą, ale jakby to też nie jest już na tyle duże, bo przypominam, że wtedy, jak on robił Daily, to te filmy miały po półtora, po trzy miliony wyświetleń codziennie praktycznie i również osoby z ekipy miały po te milion, nawet ponad. Yy, gdzie teraz te liczby raczej są mniejsze, nawet o połowę, co nie? Więc jakby mi się wydaje, że ta cała ramka właśnie się trochę zluzowała i. I, i, i trochę, trochę tego wyleciało gdzieś tam, właśnie mhm. poza ten, ten obraz. Więc dlatego wydaje mi się, że e, nieświadomie właśnie zrobili miejsce na coś takiego. No właśnie. Nie chcę mówić, że lenistwo, ale bardziej, to, bardziej bo, bo skupił się na innych rzeczach, więc może nie. Czyli Może lekceważyli zagrożenie trochę. Możliwe, że tak. W sensie, wydaje mi się, że właśnie nie można powiedzieć, że to jest zagrożenie, ale wydaje mi się, że e, jest to coś, co na pewno trochę też zasięgowo może. E, Zmniejszyć jeszcze. Tak. Rzowe, Właśnie więc. widzisz, ja się chciałem trochę pokłócić na ten, w tym wątku, bo mhm. totalnie uważam, że gdzieś tam te grupy docelowe się łączą. Okej, okay, Fris już trochę wydejrzalał kontentem, mhm. oglądają go też starsi odbiorcy. No. Team X aktualnie to jest. No, to jest taki level odbiorcy wiek 15 lat max, tak mi się wydaje, że, to, no kurde, że no. można się tym hajpować. Tak, ja to oglądam, no bo ja chcę być w wątku, ja chcę się interesować tym, co się dzieje w tych mediach, ale gdzieś tam mi się wydaje, że oni, mimo wszystko, gdzieś tam ta widownia się zaciera tych młodszych tak. osób, która jest najbardziej aktywna i tak dalej. A te awesome. dzieciaki. O tej szkole no mają czas określony, nie nieskończony. I one mogą sobie pozwolić na te 3-4-5 filmików przed robieniem lekcji. Mhm. I, I w sumie to tyle. A ty, czy to będą filmy Team X, czy to będą filmy Friza? No to tu jest walka. I wydaje mi się, że ta widownia mimo wszystko jest trochę podbierana, bo zobacz, jaki, jaki to, to nabrało rozmachu. Ktoś tam w tym spotlightie. Naprawdę przemyślił sprawę no, i uznał, że wjeżdżamy z buta. Tak, no. Od razu wjeżdżamy, Malediwy, od razu wjeżdżamy, pięć yy, rzeczy naraz, raz, y, jakiś challenger dla od tych Od razu Leksiu wjeżdża i, tak. Tak. Wszystki, i, i łapie każdego za serce? Tak. Od razu koparka, yy, od razu pięć kolorowych samochodów, a potem jeżdżę wynajmowanym pankiem, Żart. Yy, ale to mi akurat bawi trochę i jestem ciekaw, żeby mi na przykład steward wytłumaczył, dlaczego tak jest, ale to jest, to, to jest zabawne, Nie akurat. Mam Ale yy, jakby ktoś. Yy, Firmy Panek y, szukał kogoś do reklamy. Ja mam tak na nazwisko, jakby warto napisać. Ty całe życie reklamujesz tę firmę, oni nie muszą ci płacić. Stary. <grym> nie muszą mi płacić. To tak jakby Lewandowski miał Head and Shoulders na w nazwisku po prostu w <grym> sumie Trochę tak jest. Znaczy powiem ci tak, y, tutaj można różnie myśleć na ten temat i różnie się wypowiadać, bo równie dobrze. Y, równie dobrze zagrożeniem byłoby. Tworzenie dla każdego kanału, bo tam i Marta miała, i tam, i Marta ma kanał, i Tromba ma kanał, i Marcysia, i, i wszyscy tak naprawdę. Wiesz, rzeczywiście widz ma określoną ilość czasu w ciągu dnia, ale z drugiej strony oni mieli naprawdę masę tych kanałów już od jakiegoś czasu, więc mhm. jakby, i wiesz, znajdowali na to czas. Bardziej mi chodzi o to przywiązanie, wiesz. Że jakby, może to nie jest. Yy, że ta widownia się z nimi tak grubo przywiązana. Tak, ale właśnie, że ta widownia jest grubo z nimi przywiązana, ale mimo wszystko przez spadek aktywności na social mediach Robią miejsce. robią żeby... właśnie to miejsce. Więc e, już nawet nie patrzę czysto e, w stylu takiego, że ktoś ma ileś tam czasu określonego, bo jakby ludzie znajdowali czas codziennie na przykład na film Trąby, na film Frize, na nie wiem, film Marty i tak dalej, co nie? Więc gdzieś tam ludzie gospod gospodarowali tym czasem, szczególnie że mają też innych twórców yy, do oglądania, tak naprawdę, więc uh -huh. wiadome jest jak jest. Ale yy, właśnie bardziej mi chodzi o to, że przez spadek aktywności ich na social mediach. To właśnie udostępnili trochę tego miejsca, które teraz jest, może nie o tyle, co podbierane, ale po prostu zajmowane przez mhm. pozostałych. Totalna zgoda. Też mi się wydaje, że mniej więcej tak to wygląda. I mhm. gdzieś tam powoli, powoli powinni się tym zacząć interesować, mhm. bo wydaje mi się, że jak oni nie przeskoczą poziomem, jak, jak tam rzeczywiście ktoś Spotlight policzył, nie wiem, 20, 30, 40 kolejnych takich mocnych filmów daily, tak. to rzeczywiście to się może ciekawie rozwiązać. I tutaj może część osób się ze mną nie zgodzić, ale mają dobry dobór ludzi. W tym teamie nowym. O tym jeszcze porozmawiamy. O tym pogadamy, ale. Dobra, to wiesz co? Dalej, na dalej. drugą część no. rozmowy przygotowałem właśnie podsumowanie każdego członka i możemy okay. porozmawiać o każdym z nich, Jasę. bo uważam, to jest ciekawe i fajnie nam przyciągnie rozmowę. Mm. Uważam, że w ogóle, fajnie byśmy ocenili, jakie są szanse, że ktoś wyleci, nie wyleci. Możemy mm -hmm. zrobić takie bety, nawet, nawet z widzami. Uważam, że to będzie całkiem ciekawe. Mm -hmm. Szkoda, że na przykład nie ma tutaj lepszego, żartuje. Ale jakiś taki Marcin Dubiel na przykład nagrywał odcinek przyśmiew, Czy to fajnie byłoby też się dowiedzieć, co on na przykład myśli, ko ko kogo by obstawiał, kto wyleci, kto nie wyleci. Bilibyście do nas. No właśnie, kupa. Adres możemy podać na luzie, ale nie. <laughs> Dokładnie tak. Co myślisz, decyduje o sukcesie tego typu projektów? Tak już krócej. Już powoli zmierzamy My do co? tematu. E, dobra organizacja. organizacja. Dobre umowy. Dobre umowy, myślisz? Myślę, że tak. Bo... Dobre warunki, może umów. Dobre warunki też przede wszystkim. Bardziej nie chodzi mi, że dobra umowa w sensie dobra umowa nie jest dla mnie umową, która e, zakleja każdemu usta. Um dobra umowa jest wtedy, kiedy komuś po prostu się nie będzie opłacało lub nie będzie się chciało tego ujawniać, czy, jakichś złych rzeczy i tak dalej. Mhm. W sensie im mniej wiążąca umowa, im bardziej konkretna, tym lepiej. W sensie wiadomo, że jeśli kogoś nie zwiążemy, to nagle może mu odwalić i może totalnie olać projekt i tak dalej. Bardziej mi chodzi o to, żeby wszystko tak połączyć dobrze, żeby ta umowa dla obu stron była przede wszystkim fair i żeby mhm. nie traktować nikogo źle. Myślisz, że taka ekipa jakakolwiek, już nie mówię, że o konkretnej ani Freeza, mhm. ani tymu X, mogłaby istnieć taka ekipa totalnie bez umów? Czy jest to totalnie niemożliwe? Wiesz, co? E, Ciężko. Trudne czasy nas nadeszły. Trochę prawda. I, i, i ludzie, ludzie, ludzie patrzą dosyć, tak, wiesz, co? Materialistycznie do pewnych rzeczy. E, i, I dużo osób nie stawia na relacje. Raczej dużo osób jest takimi wężami teraz tych mm -hmm. czasów i, e, i, i raczej tak się prześlizguje od osoby do osoby. Ciężko powiedzieć szczerze. W sensie to by naprawdę musiały być dobre osoby, które szanują siebie wzajemnie i. I które też są sentymentalne i są ze sobą na przykład, nie wiem, od lat gdzieś tam, ziomkami na przykład. Nie? Czy na przykład jeśli dziewczyny, to musi to być dziewczyna nie na pokaz, tylko taką, którą się naprawdę kocha, czy z którą się gdzieś tam już ma plany. I która również ma z nami plany. Mhm. Ciężko powiedzieć, jakby wydaje mi się, że jest taka opcja, ale ciężko od takich ludzi chyba. Teraz. To prawda. Też się zgodzę totalnie, że YouTube na przestrzeni, nie wiem, ostatnich lat trochę zwężniał to znaczy wszystko jest takie takie śliskie bez tych umów naprawdę Cieka, ciężko się teraz historia, dogadać tak? ciężko coś zbudować. Mm -hmm. ale też mi się wydaje że co jest chyba silne możesz do powiedzieć co jest silne co jest ważne w budowaniu czegoś takiego to jest silna pozycja lidera tak no? silna pozycja lidera silna pozycja kierownicza tak, taki wujek Łuki tak, taki fris mówić każda ekipa potrzebuje wujka Łukiego. tak tak takiego. tak takiego wujka Łukasza nie no dobra żartuję mm -mm. oj nie takiego to, wujka to już takiego wujka nie, to... wujka nie. Czuję wu, Łuki. Wu, wu. Zdzieli cię, jak zrobisz coś nie tak na filmie. O Jezu. Oto tu mamy dobry moment, żeby dać groźną muzyczkę w tle. Uważam, tak? że koncept Wujka-łukiego, który bije. Dobra, nie, bo tu. Ja to jest żart, to jest żart, uwaga, to był nie żart. Nie mówimy o tym wujku Łukaszu, tylko o. Takim, co nosi maskę. Takim, co nosi maskę, ale to też mówię w ramach żartu, nie chcę pozwów sądowych. To jest totalnie, to był koncept, e, koncept żartobliwy w tak. formie Rilka. Śmieszne żarty. Śmieszne, śmieszne żarty. żarty. Dzięki. E, kolejny odcinek na śmiechu warte. E, powiedz mi, to powoli brnijmy może te, do tego tematu, powoli do przodu. No? Kiedy to tak naprawdę dostałeś propozycję dołączenia do tego teamu XD? O jeździu, powiem ci, że Kiedy nie. to było nie czasom? team XD, tylko team X2. Dobrze, przepraszam. Karol Pieszko, e... pierwszy. E... E... Wiesz, co Ci, że e, to miało miejsce e, jakieś 4 miesiące temu, mhm. około, albo 5, bo z tego, co dużo osób może już wiedzieć, to oni mieszkali w tym domu przed e, tym Daily dosyć mocno, tam z 3 miesiące właśnie. A jak ja byłem na rozmowie, to właśnie była informacja, że hej, projekt by za miesiąc mniej więcej ruszał, więc... To już było dawno, dawno temu. Tak, mówię, 4 miesiące, 5 miesięcy temu jakoś. Yes. Czyli to było, wiesz, takie, że słuchaj, jest ten projekt, jak coś, i tam jeszcze rozmawialiśmy o innych rzeczach, ale hej, jest ten projekt e, domu X, e, drugiego, i e, że ten projekt będzie ruszał mniej więcej za miesiąc do dwóch miesięcy. Więc jakby wiedząc, e, bo ja mam często tak, że nie ogarniam e, kiedy co było, ale patrząc na to, że oni już od trzech miesięcy mieszkali, czyli tak naprawdę zaczęli e, to 3 miesiące temu mniej więcej to wszystko robić, a, no to ja gadałem e, ze Stewartem jakieś półtora miesiąca przed tym, albo miesiąc, albo około dwa miesiące. Generalnie jest obsuwa. Obsuwa? Obsuwa. W sensie cztery miesiące temu rozmawiałeś i miałeś informację o tym, że startuje za miesiąc dwa. Pracę nad projektem. Czyli, e, czyli to. Prace nad to projektem ludzie. będą zamieszkiwane. A, A oni już w tym domu mieszkają około trzech miesięcy. Żartujesz. Tak. I wtedy dostajesz tą informację, że tam już są ludzie. Że już e, kończą dobór ludzi. Kończą dobór Już byli i szukali jeszcze kogoś na dokładkę, czyli chcieli takiego ciebie na przykład. No, wiesz co, szukali jeszcze połowę chyba osób wtedy. Jakby dostałem wtedy informację taką, że. E, I ktoś już, już tam jest... mieszkał? Wiesz co, nie mam. Akurat takiej informacji nie mam, tak okay. szczerze. W sensie nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. W sensie dostałem właśnie tak, jak mówię, dostałem informację, że. E, za miesiąc projekt zacznie być realizowany, więc obstawiam, że za ten miesiąc, wtedy kiedy gadaliśmy, wszyscy mieli się po prostu wprowadzić i mieli zaczynać już ze sobą coś tam robić, dogadywać się i tak dalej. Poznawać. Wydaje mi się, że właśnie postawili na relacje teraz bardziej, okay. że hej, zaczniemy najpierw może się poznawać i zobaczymy, jak się ze sobą żyje, a dopiero później, ewentualnie, zaczniemy coś robić, bo dużo osób w tych ekipach tak zaczyna z Buta wjeżdżać i e, zaczyna robić te rzeczy, takie wiesz. Um, od, od razu te krosy, od razu wszystko i tak dalej, bez namysłu. A myślę, że to zostało tak przygotowane dosyć dobrze, bo mhm. jeśli wiesz, ja takie info dostałem, wszystko się pokrywa w sensie, jakby wszystko jest rzeczywiście. Ktoś tam dobrze to zucardowa. Dobrze, ktoś to zrobił. Naprawdę, że postawił tych ludzi już w jednym domu, w jednym miejscu. Tak samo, właśnie. Był film ostatnio zauważyłem i to już tak zaczęło mi w głowie, wiesz, te śrubki się kręcić, że ej, to jest tak połączone, bo był film, gdzie oni reagują na nowy dom. Mhm i rzeczywiście tam wiadomo jest ten dom co był wcześniej ale tam jest dużo zmian jakieś ledy jakieś obrazy tak. i tak dalej i moja teoria wygląda tak że rzeczywiście właśnie oni mieszkali w tym domu sobie teraz te trzy miechy e, i na przykład mieli jakąś przerwkę od siebie czy coś żeby przygotowali dom właśnie pod nagrywki i tak dalej mhm. i wtedy właśnie zrobili te wszystkie rzeczy te ledy i tak dalej i dlatego zaczęli to pokazywać i mówić że wow tutaj jest tu są obrazy tu jest led jakiś i tak dalej więc wydaje mi się że rzeczywiście w mojej głowie to się wszystko pokrywa, ale jak na przykład moi widzowie wiedzą, ja jestem typowym tuchedem, więc może gadam głupoty, ale tak patrząc logicznie na to wszystko, to się składa to w logiczną całość. Wiesz co? Tak, i totalnie się zgodzę, że tam w końcu poszły jakieś inwestycje. Tak. Chciałbym ten temat w ogóle poruszyć, Aha. ale to już po przerwie, wiesz po pierwszej połowie podcastu. Aha. Teraz jeszcze tylko chwilowo chciałem zapytać, to jest ważne dla mnie i myślę, że dla widzów też, co cię odstraszyło? Dlaczego nie dołączyłeś? Jaki jest powód tych decyzji, że nie chciałeś dołączyć, bo przypominam, już miałeś oficjalne zaproszenie właśnie od, od Stewarda. Możemy o tym powiedzieć. Tak, tak. Tego tak. nie tniemy. I jeszcze powiem ciekawostkę: nie wiem, czy ty wiesz, e, czy ktoś jeszcze dostał przez ciebie zaproszenie, czy nie. Wiem, że tak. Ale nie wiem, czy sobie życzę no, okay. osoby e, poruszenia tematu. I, ja też nie wiem. W sensie, ale poruszę plotki. Ja słyszałem, że na przykład Citrox miał jeszcze do prośbę do, znaczy prośbę, zaproszenie do ewentualnego dołączenia. Okay. Nie wiem, ile to jest prawdziwe. Jakby ja. Tego akurat nie wiem. I jeszcze ktoś jeszcze miał to proszenie, według ciebie. Tak. Już w sensie, w sensie, nie będziemy mówić może. Nie będziemy mówić, ale często te osoby się też po naszym domu kręciły. To tak prywatnie mogę powiedzieć, okay. ale, 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 ale no. W sensie powiem tak, jakby... Mogę Co? tylko się wtrącić. Przepraszam, hmm. ja nienawidzę Jasne. się wtrężyć, chcę się tego oduczyć. No, no, ale się. chcę nakręcić nieco widzów. Więcej osób, również z aktualnego domu XD, znaczy domu X2, kręciło się na naszych domówkach, więc też możemy o tym wspomnieć, kto był, jak był. Będzie całkiem zabawne, ale nie Coś wiem. Coś tam można powiedzieć. Na tyle, na ile możemy, żeby tutaj jasne, też nie chodzić jasne. na prywatę. Kontynuuj. E, dobra, proszę. powiem tak. Jakby napisał do mnie steward pewnego dnia i chciał ze mną porozmawiać na temat y, ogólnie tam projektów i tak dalej. Udaliśmy y, się w ogóle na spotkanie i powiem szczerze, że. Y, Kurczę, zazwyczaj w sensie po tych wszystkich dramach z tym starym teamem i tak dalej, ja nie jestem taki, że skreślam osoby nie znając ich. Bo jakby uważam, że to jest głupie, bo równie dobrze ktoś by mógł po prostu uważać mnie za jakiegoś. E, nie, wiem, można tu brzydko mówić w tym podcaście. Można, można. Za totalnego zła. Mhm. Dużo osób może mnie uważać, ale jak ktoś mnie pozna prywatnie i da mi szansę się wykazać, to raczej na przykład potrafi zmienić zdanie. Tak samo ja stwierdziłem: kurczę, okej, okay, umówmy się w takim razie i rzeczywiście się spotkaliśmy. Stuart przygotowany. Chciałeś eee... poznać ofertę, po tak, prostu. Chciałem poznać ofertę. I kurczę, powiem szczerze, że to jest naprawdę. Naprawdę miły, serdeczny gość. Przyszedł przygotowany, ładnie ubrany. Ja w dresie byłem w ogóle. E, poszliśmy w ogóle na jedzenie, za które też on zapłacił. Więc brzmi jak randka, naprawdę. E, nie, ale akurat powiem ci szczerze, że serio Stuart wypadł na tym mega dobrze. I mega dobrze się zaprezentował, ale właśnie podczas, podczas rozmowy, jak zaczęliśmy rozmawiać akurat o tym projekcie i tak dalej, to za, za dużo właśnie rzeczy mnie odstraszyło. Pierwszą rzeczą było był mhm. to chociażby, że musiałbym się wyprowadzić stąd. Totalnie musisz mieszkać tam, to był warunek narzucony. Tak, musiałem tam zamieszkać i, e, i właśnie to był warunek taki, że rzeczywiście ten trzeba mieszkać, bo jak dobrze wiemy, Raczej wszyscy. Nie mieszkanie w ekipie nie działa. Yy, nie mieszkanie w ekipie nie działa, w domu ekipy nie działa, w sensie nie ekipy Friza, tylko ogólnie w, w tak. domu X nie działało, bo dużo... Znaczy nie mieszkanie w ekipie też, też tak. nie działa, ale to swoją drogą. Yy, dosyć dużo osób miało gdzieś tam swoje poboczne mieszkania i tak dalej, w których yy. się yy. na przykład zaszywali, przychodzili tylko na nagrywki i tak dalej. Więc wydaje mi się, że oni teraz chcieli uniknąć takich rzeczy po prostu, yy. że hej, yy, przyjeżdżam tylko na nagrywki, mam was w dupie. Więc, jakby to był jeden warunek, który mnie trochę odstraszył, bo nie wiem, dobrze się tu czuję. W sensie, jakby. Yy, to był główny warunek. Yy, znaczy, właściwie to nie główny. Nasza przyjaźń w tym domu. Tak, to był główny warunek. Dokładnie, dokładnie, o to chodzi. Nie, nie, no. nie, ale powiem Ci tak, że to był jeden ze znaczących, bo to było pierwsze. Ja tak op będę opowiadał yy, w mhm. kolejności, yy, w jaki to się działo. Więc, jakby na początek zostałem właśnie zbombardowany tym, że yy, musiałbym się przeprowadzić. Gdzie nie chciałbym się przeprowadzać, na ten moment przynajmniej, mimo że właściciel planuje nas wyrzucić z domu. To jakby... Nie, no nie mówmy jeszcze, tak tak nie jest. E... No nie no. Ale możliwe, żeby nie musieli możliwe się że będziemy musieli się przeprowadzić, ale nie dlatego, bo <laughs> jesteśmy patolami czy coś, tylko no, umowa się po prostu skończyła, nieważne, nie o tym. E, ale propos umów, No była tam umowa procentowa, też przede wszystkim. Dostałeś zarys, nie musisz mówić ile jak, ale. Dostałem zarys i powiem szczerze, że um, z jednej strony rozumiem. Zabezpieczenie się i agencji i, i tak dalej. Za dużo zabezpieczeń. Znaczy bardziej chodzi o, o, o procenty, co nie? Mhm. Bo dostałem właśnie info z procentami i powiem szczerze, że dziwnie się poczułem strasznie wtedy. W sensie e, poczułem się nie jak taki indywidualny twórca, jakim jestem. Podtwórca. A. Tylko właśnie się poczułem taką jednostką trochę. W sensie, e, że mi się należy jakaś tam część, która... Ciężko, ciężko, ciężko to powiedzieć, ale jakby po pewnym czasie, jak robicie takie rzeczy na, na YouTubie, czy gdziekolwiek i tak naprawdę wiecie, jak to się wszystko robi i jeśli potraficie sobie radzić sami, a ja przede wszystkim dużo sobie sam radzę, bardzo mi też pomaga moja e, sieć, chociażby Get Hero, mm -hmm. mogę powiedzieć. Nie wiem, pozdrawiam mojego menadżera Karola, e, ale właśnie. <laughs> nie, no, akurat, akurat nie, ale e, powiem szczerze, że właśnie to wygląda tak, że e, jeśli ktoś zaproponuje Ci umowę, która e, jest procentowo bardzo niekorzystna, to nie jest to takie miłe uczucie, bo widzisz, że ktoś bardziej patrzy na Ciebie, jakby na taki produkt do sprzedania, niż na na, na ciebie, jako twórcy, któremu fajnie by było też dogodzić okay. jakkolwiek. Czyli ty generalnie, no nie da się ukryć, w sensie, ja cię obserwuję i gdzieś tam śledzę Twoje ruchy, to wiem, że chyba na kampanię nie narzekam. Na kampanię nie narzekam. I bałeś się, że możesz coś na tym stracić po prostu, że poziom może skoczyć Wiesz co? w dół. Wiesz co? Powiem ci tak. Mam kanał, który dobrze prosperuje. Mam w sumie Instagrama, który też dobrze prosperuje. Też zacząłem wtedy robić markęciuchów. Właśnie, polecam. <laughs> I. I, i, I nagle ja z tego wszystkiego, tak naprawdę, chociaż nie wiem czy z ściuchów, ale wiem, że z tego nad czym pracowałem już 5 lat, można powiedzieć, bo od 2015, akurat y, robię te, te, te rzeczy na tym kanale czy na tym Instagramie, powiedzmy. Nagle y, ja bym musiał komuś oddawać bardzo, bardzo dużą część y, zarobków. Z tego, co ja tak naprawdę już wypracowałem sobie, mhm. i okej, okay, zwiększyłyby mi się zasięgi na Instagramie. Bo widzimy, że na przykład Leksiu w parę dni e, wbił ponad 100, tam nie wiem, 40 tysięcy obserwujących na Instagramie i tak dalej. A dla ciebie dalej to nie było pocalne. Ale kurczę, powiem szczerze, że e, moja e, krzywa e, statystyk wygląda po prostu jak taka prosta droga pod górkę. Okay. I to nie jest e, droga wspinaczkowa. Że nagle musimy się wspinać. Ja, powiedzmy, że lecę regularnie, cały czas i są wiadome wzrosty, są czasami jakieś lekkie spadki w ciągu miesiąca, ale wiedziałem, że taki, może nie jednorazowy, ale taki boost na dobrą sprawę nie da mi może jakoś dużo w przyszłości, szczególnie, że ta umowa, y, wiem, że trwałaby też. Właśnie o czas chciałem się zapytać. Ponad temu. pewnie czas trwania tego projektu. Czyli rok, dwa, myślisz, trzy? No, można powiedzieć, że nawet więcej. Okay. Więc e, no, akurat tak to wygląda, że... W sensie, ja rozumiem to, co nie? Tak, to jest totalnie zrozumiałe w sensie perspektywy... też wiem, że każdy też wiem, że każdy ma indywidualnie pewnie te umowy mhm. spisane i tak dalej, ale e, wydaje mi się, że to też wygląda w sposób taki, wiesz, że, mm, że oni wiedzą, że oni tych ludzi Zbustują dosyć mocno zasięgowo w górę. I wiedzą, że muszą na tym wejść dobrze. I wiedzą, że muszą wejść na tym dobrze, bo na tym polega ta agencja, na, na mhm. tym polega ta praca, że oni tworzą takie osoby, lub pomagają im wznieść się w górę, lub są nekromantami i wskrzeszają po prostu mhm. e ludzi, którzy już gdzieś tam. Może nie, że są martwi, ale gdzieś tam, no dobra, no można tak powiedzieć trochę, ale e, chodzi mi bardziej też o to, że jeśli ktoś rzeczywiście czuje się na tyle e, ze swoimi możliwościami i umiejętnościami e, na tyle dobrze, to nie, nie powinien wchodzić właśnie w takie umowy. Bo sam poradzi sobie lepiej. Może nie lepiej na pierwszy rzut oka ale z czasem finalnie to wyjdzie znacznie mhm. lepiej, bo wydaje mi się, że i tutaj przepraszam ogólnie, jeśli w kogoś uderzę jakoś mocniej, czy... przepraszam z góry mówię, ja nie jestem takim człowiekiem, w sensie ja jestem chamski, ale nie mam złego przekazu teraz. Mhm. W sensie, wydaje mi się, że jeśli ktoś raz na przykład sobie zabił, e, zabił kanał, to nawet jeśli dostanie jakiegoś busta większego lub mniejszego, czy to będzie trwało przez rok, czy przez dwa, on i tak... Prędzej czy później, znowu ten kanał lub Instagram, lub cokolwiek, doprowadzi do takiego momentu, że, że to zacznie mu spadać. No jak nie umie prowadzić kanału, to nieważne, kto mu pomoże, mm. to ostatecznie spadnie. Na dobrą sprawę ten projekt jest git dla osób, które zaczynają dopiero przygodę, na przykład, albo są mniejsze, czyli przykładowo jak ta Patrycja, mm -hmm. chyba tak miała na imię. Wydaje mi się, że to był dobry ruch z jej strony, tak. żeby wziąć w tym udział, ale jeśli chodzi o twórców, którzy mieli już zasięgi, to myślę, że to zupełnie nie jest dobry ruch. Totalna zgoda. Ale o samych tam twórcach i twórcach Później i o tym, będziemy... kto został podebrany, mhm. powiemy sobie już za chwilę. Teraz tylko chciałem chwilkę przerwać, bo chciałem zaprezentować twoją piękną kolekcję ciuchów, Zrobiłem no. sobie króciutką Dzięki przerwę bardzo. reklamową, ale warto obejrzeć, zobaczcie, jakie ładne ciuszki. W ramach reklamki chciałem tylko powiedzieć, żebyście pamiętali o naszych Instagramach Hito Majo oraz mój The Unboxal. No i oczywiście wcześniej wspomniana seria Ciuchów Joszego SMTH Store. Takie piękne bluzeczki, takie piękne ciuszki możecie zyskać z kodem Realcast: 15%. Taniej. Pamiętajcie również o możliwości zarabiania w trakcie swoich zakupów dzięki Letyshops. Nie ma nic lepszego niż wyhaczenie 5 czy 10-krotnego cashbacku za zakupy. Link do strony Letyshops, jak i wtyczki Letyshops. Dalej. Czeka Na was w opisie. Ja mam taką politykę, akurat u siebie w podcaście, że po prostu pozwalam gościom zareklamować, co chcą. Mam do tego specjalną przerwę w środeczku, więc no macie fajne ciuszki. Ja myślę, że są naprawdę spoczku, Są ładne, ładnie a, się budzi. Dziękuję bardzo. To, to prawda. Potwierdzam, a jeszcze z kodem 15% off? nie no, stary, to trzeba brać. Czyli generalnie nie masz obaw, że będziesz żałował swojej decyzji raczej. Nieważne jak dobrze im ten dom pójdzie. Szczerze, no, życzę im jak najlepiej. Ale możesz żałować chyba tej decyzji. Eee, wiesz co, raczej nie, powiem ci. Kurczę, powiem ci szczerze, że to też wygląda w sposób taki, że ja naprawdę mam dużo dobrych relacji z ludźmi. Eee, nie mówię, że ludzie z, z, z Domu X najnowszego nie mają. Bardziej mi chodzi o to, że ja też swoje nagrywki, czy swoje krosy, czy swoje po prostu jakieś tam rzeczy YouTubeowo, nie wiem, internetowe, bardziej opieram na też pewnym korze moich znajomych, bo można zauważyć, nie wiem, u mnie chociażby, że nagrywam z poszczególnymi, nie wiem, twórcami. Eee, nie będę wymieniał, ale no, kto wie, ten wie, tak naprawdę. Mm, I jakby wiem, że dochodząc do takiego teamu, byłbym trochę odcięty od nich, a większość ludzi, znaczy większość, właściwie ludzi, z którymi nagrywam, to są moi albo dobrzy znajomi, albo moi przyjaciele, więc jakby. Odciąłbym się, od kosztem... się od przyjaciół kosztem projektu, który na tamten moment był dla mnie. Nie wiadomy, ale bardziej było pytanie, czy nie będę tego żałował. No, raczej nie, w sensie robiłbym rzeczy, które nie są zbytnio um, zgodne ze mną, bo tak jak wcześniej na początku mówiliśmy, to jest, to jest konkretny target i ja nie potrafię być w tym targecie. Niektórzy mogą mi zarzucić, że hej, przecież nagrywasz gierki dla dzieci. Znaczy, mógłbym się zgodzić. Po części, ale u mnie ten humor jest taki dosyć. On jest wzmocniony do takiego jeszcze okej okay momentu, jakby to, to jest tak, że. Można moje filmy obejrzeć, będąc y, powiedzmy młodszym odbiorcą i nie wyciągnąć tych ty, nie wiem, powalonych, zbyrołskich rzeczy, a można mieć 16, 18 czy nie wiem, 20 lat i wyciągnąć full treści i full żartów, które po prostu tam wlatują, bo staram się to bardziej robić... Ja zawsze porównuję to do Adventure Time na przykład, mhm. nie? że hej, fajna kreskówka, można sobie obejrzeć będąc młodym, ale dopiero później, e, będąc dorosłym, ogarniasz, co tak naprawdę się tam dzieje e, i prawdopodobnie jak jest substancje brała osoba, która to tworzyła po okay. prostu, więc wiesz jak jest. Rozumiem. Czy znaczy, żeby nie było, nie biorę substancji. czujesz się po prostu fancy twórcą, który jest zarówno dla tych starszych i trochę młodszych. Może no, i... bez przesady, że fancy, ale myślę, że czuję się ze sobą okej. Okay. Jakby Jasne. robię to do momentu, żeby Czuć się ze sobą zgodne. Bo mhm. jakbym zaczął robić takie, hej, siemanko, ziomeczki, dzisiaj będziemy mieć coś tam, coś tam. W sensie robię to ironicznie zazwyczaj takie rzeczy i specjalnie zmieniam głos, ale nie, nie mógłbym, właśnie tak. Ro, ro, nie wskoczyłbym do jeziora w gaciach samych zimnego teraz. A propos, musimy wejść, trochę odbiegliśmy od tematu. Przepraszam, że zrobiliśmy. No nie, stary. spoko. Bo do jeziora skakiwał Shio. Tak. I ja już powoli... Zrobiłeś mi idealne przejście. Przepraszam, się ja się nadaję do podcastów chyba bardzo, Tak, co? chyba się nadajesz, ale ja będę tym strasznym prowadzącym, który będzie cię wcinał. E, staram się już tego nie robić, poprawić się, bo czytałem komentarze... Weźcie mu sprzed... napiszcie miły komentarz, naprawdę. Chłopak się stara, e, <laughs> tak naprawdę. Chciałem ci powiedzieć, że tak, tak. mi się wydaje, mhm. ale chyba ty i chyba Seatrox to byli tacy goście, którzy dostali propozycję przed Shio. Aha, że Wy by mieliście być takim Shio. Ja też obiecałem, że w tym podcaście zdążymy jeszcze spokojnie porozmawiać o każdym z uh -huh, twórców uh -huh. i zaczniemy tak trochę od końca. Mhm. Czyli co myślisz w ogóle? Czy ty miałeś być na jego miejscu, czy nie? Jaką się sprawdzę w tej roli? Czy, czy... Kurczę, powiem ci, że na pewno nie byłbym e, czarkiem, bo nie jestem wysportowany. Tak, to prawda. Leksiem. Mo no, prędzej Leksiem może, ale to. Nie, no bez przesady. <laughs> nie, no wiesz co? Ciężko stwierdzić tak szczerze. Bo ja jakby wiem, że. E, kurczę, nawet, nawet, nawet nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć szczerze, bo nie wiem, właśnie. Nie, nie widzę siebie tam. Na podstawie tego, kto tam jest, nie widzę zupełnie tam siebie. Ty ja jestem tym czaro, taki stary. Ja jestem, ja jestem wydzierany, ja mam cięty język, ja mam, nie wiem, tunele. Okej, okay, gram w gierki i, i tylko tuś tu się łączę, jakby. Jo jest. E, nie chcę złego słowa użyć, ale jest taki. Um, Shio jest taki wyrównany bardzo. Mhm. Wydaje się być takim, e, takim dobrym ziomeczkiem, e, który nie idzie w żadne ekstremum. A ja idę często w ekstremum. A najczęściej skaczę od jednego ekstremum do drugiego. A to jest raczej gość, który jest gdzieś tam po środku w tym wszystkim. I wydaje się być on ok i akceptowalny dla każdego. Nawet jeśli ktoś komuś w teamie na przykład nie pasuje, to mi się wydaje, że Shio jest taką osobą, dla Każdego? Okej. Okay. Znaczy, ja się zgodzę, że Shio jest taki... Ja, ja zmienię ten argument. I totalnie ja nie miałem kontaktu z Shio, ja nigdy nie znałem się z nim prywatnie. Jest bardzo w porządku go. myślałem się, naprawdę. I na takiego wygląda. Mhm. Ale co chciałem powiedzieć, mam zarzut, w, nawet nie tyle co w jego stronę stricte, co mam zarzut w stronę całego tomu X, mhm. że tam jest za dużo osób jak Shio. To znaczy, jest za dużo osób... Pomiędzy, pomiędzy wszystkimi. Nawet nie tyle, co pomiędzy. Użyję złego słowa i mam nadzieję, że nikt mnie za to nie wyzwie na fejm MMA, <laughs> ale nijakich. Tam jest mhm. za dużo osób nijakich, właśnie osoby charakterne, to, to są osoby, które są potrzebne w teamie. Osobą charakterną jest dla mnie Leksiu. Osobą charakterną nawet trochę jest dla mnie Natsu. W sensie, czekaj, po prostu teraz muszę to powiedzieć. Nie wiem, czy to zrobił Leksiu, ale jak zobaczyłem Majora, <grym> jak zobaczyłem Majora, e, który mówi, że jest widno po tym, jak spytał się e, Google, jaka jest, jaka jest godzina teraz, to po prostu mistrzostwo. Nie wiem, w się. Sensie, e, ten gość jest korem teraz, po prostu takim wielkim korem tego wszystkiego. On jest takim sercem. Leksius dominował, bo Lek on się zdominował. wydaje najbardziej naturalny w tej roli. On jest taki, takim ziomem, którego każdy chce poznać, którego każdy lubi. Mhm. Jakby, wydaje mi się, że. I teraz powiem tak totalnie serio coś. Wydaje mi się, że jakbym gościa w ogóle poznał nawet przed tworzeniem tego projektu, nie mieliśmy styczności ze sobą. wiadome, bo też może w innych branżach działamy. Ale ja też jestem taki, że. Poza tym zresztą sam widzisz, że zazwyczaj też często zapraszam moich takich prywatnych znajomych czy, czy coś, bo jakby ja nie segreguję ludzi, że o, wy do wywalenia, bo jesteście, nie nagrywacie na YouTubie czy coś, ale właśnie wydaje mi się, że jakbym nawet go poznał właśnie przed tym projektem, to załapałbym z nim temat od razu. Że to jest taki gość, z którym ty od razu załapiesz temat. Ale i... każdy chyba załapie, bo on po prostu wydaje się taki tak. przyjazny, no. taką mordą, dobrą. Wiesz, może się wydaje. Może jest inaczej, ale mam nadzieję, że nie jest tak inaczej. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest tak, jak, jak się pokazuje. Bo jeśli tak rzeczywiście jest, to znaczy, że naprawdę wokół niego będzie ta, ta, ta cała grawity, pole grawitacyjne. Tak naprawdę powiedzmy. on powinien mieć najlepsze warunki tej umowy, bo chyba trzyma trochę ten team trochę w ryzach. Wiesz co powiem ci że właśnie mi się wydaje, że przez właśnie taki, takiego gościa wszystko się trzyma kupy, mhm. bo... Po prostu. Ludzie mają z kim się z kim sympatyzować tak. w ogóle w tym Teamie. Kurczę, no naprawdę. W sensie mówię nikt nie wie jak tam jest teraz w tym domku, bo wiadomo, nikt też za bardzo tam nie jeździ, głównie przez to, że e, są te obostrzenia i tak dalej, ale wydaje mi się, że naprawdę, e, że on, on jest tak, takim. Im... Ciepłym misiem tego domu. W uh -huh. sensie nie porównuję, bo jest większy czy coś. Sam prostu... też byłem większy, więc jakby. Ja, ja mam przyzwolenie. W sensie. Ja mam przyzwolenie nawet do mówienia tych różnych rzeczy, bo sam byłem jeszcze większy kiedyś, ale to nie o to mi chodzi. W sensie on wzbudza taką sympatię w tym, tym całą swoim Obudową i tym środkiem. Obudową? Obudową i środkiem. Całą, całą swoją obudową. Całym sobą po prostu przyciąga ludzi strasznie. Swoją potęgą. Yy, nie no, dobra, żartuję. Nie będę ciągnął nie, no. tego żartu. Ale dalej. nie, powiem, powiem <grym> szczerze, że naprawdę. Wydaje się być taki mega spokojnością. To Pełna zgoda. Ja tylko dodam, że czekam tutaj na lekcję Zdążyliśmy wymienić nawet wiadomość na Instagram, tutaj się mogę pochwalić. Aktualnie ponadto miałem strasznie dużo nagrań, ale liczę, że pogadamy. Tutaj no, może jak są z wakacji. Jest... ciągle jest otwarte. Może Zapraszam. Jest... Stary, obejrzymy razem major. Ja nawet tego mogę coś ugotować specjalnie. Sushi zrobię. O, A on spodziewa? tam steki kroił. On ja czekam, steki. aż koparką przyjedzie, nie, ale... no ja steka <laughs> nie zjem, niestety, bo mięsa nie wcinam, ale, yy, ale tak, jakby mamy też teren na ogródku, gdzie możesz koparką wjechać zaparkować, więc yy, tak. To może już nie kręcimy się tak, bo mamy szyjo, mamy leksia wstępnie omówionego. Mm -hmm. Co myślisz o Nacu? W roli prowadzącej, oh. tak, top 1. Mm. Co myślisz? To jest dobre pytanie. Może zacznę teraz się. Przepraszam. Może ja zacznę miło, bo widzę, że ty chcesz zacząć mi bardzo niemiło. Mm, ja nie chcę tak zabrzmieć, ale zabrzmie pewnie. To może zacznę kolorowo. Zacznij. Dobra, słowo fancy pasuje do niej 100%. To fancy, czyli taka cukierkowa, taka różowa. To jest taka wersja, tylko że na ta taka śmieszniejsza wersja, taka ciągle hihi. Hi, hi, hi. taka troszkę dla młodszych odbiorców, no nie wiem, ona się hmm. zachowuje trochę tak, jakby robiła inscenizację dla dzieci w McDonald's na urodziny. Yep. I na przykład ludzie dawali timestampy z tego ich klipu, z tego ich klipu ty Nowy Team X, tam był ten cały klip i oni tam tańczyli, na przykład, nie wiem, Szyja wija zwrotę, coś tam, wiesz, się buja ostro, a są ew ewidentne timestampy, time zobaczcie, co ona robi i ona na przykład tam macha łapami jakoś tak. Jakby, wiesz, po prostu no taki... O Jezu, nie chcę obrażać. Jest to trochę taki ADHD kit, ale, okay. ale moim zdaniem to nie jest nasz target, ale tak. ja chciałem tylko powiedzieć... Że już w ogóle odcinając się, znaczy mówię niemiłe rzeczy, ale ja mówię niemiłe rzeczy, bo ja uważam, że to totalnie pasuje. Ja, u, ja uważam, że ona jest w stanie w tych młodszych odbiorcach sprawić wrażenie, że ona trochę tą ekipę związuje i w tą swoją mhm. inscenizacją McDonald'sową, jak to powiedzieć, takim swoim ciepełkiem, takim swoim uśmiechem, ona rzeczywiście trochę sprawia wrażenie pozytywnej osoby. My się tak. na to tak nie nabieramy i my tego tak nie odbieramy, bo, no bo jednak znamy YouTube'a, wiem, jak to działa, i mhm. to jest trochę takie aktorstwo, jest jak jest. jest, jak jest. Ale wydaje mi się, że ona sprawia pozytywne wrażenie. Co znaczy, powiem tak, jakby mi się wydaje, że to też jest jeden, po, jeden z wielu powodów, dla których ja nie jestem w targacie, właśnie. Mhm. W sensie, gdy na początku atakuje mnie uśmiechnięta dziewczyna, która, yy, która oprowadza i. Za którą stoi reszta ekipy, która nie wie, co ze sobą zrobić, i stoją. Ona jest jak taka tak, na kolonii wychowawczej. Tak, właśnie o to chodzi. W sensie, kurczę, ciężko mi to odebrać. Jakby dla młodszych widzów to jest mega spoko, mi się wydaje, bo młodsi często lubią wiedzieć, co się dzieje, bo ja nie wiem, nie wiem, co się dzieje w tym momencie, to może mi ktoś powie. I ona jest właśnie taka, taką osobą, tam mi się wydaje, która właśnie podaje rękę dla tych. Do tych dla tych, jest, mówię, jakbym był z Białego stoku, przepraszam. Do, do tych młodszych widzów i mówi: chodźcie za mną ja wam wszystko pokażę, ja wam wszystko opowiem. I to jest spoko, ale we mnie, jako odbiorcy, który, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie jest w targecie, e, to mnie strasznie odrzuca. Jak na początku zostaje zaatakowany przez kogoś takiego. W sensie, mm -hmm. e, nie znam nadsu prywatnie, nie miałem przyjemności poznać, ale e, ale Mam nadzieję, że nie jest tak prywatnie, że, że aż z takim nadmiernym uśmiechem ciepłem i tak dalej wita ludzi, bo to, to, to trochę mnie przynajmniej odstrasza. Jakby cała jej postać wydaje mi się potrzebna projektowi, patrząc na target, ale przy okazji taka mega... Odrzuca tą starszą widownię. I ona mi się wydaje... Ona mi się kojarzy, jak masz na Fame MMA tą... Tą babkę blondynę, jak ona się nazywa? E, to, co grała w szkole. Nie ważne, nieistotne. Ale ona rzuca takie główne żarty, przepraszam, ale ona podchodzi i ha, XD, jakieś, nie wiem, po prostu, totalnie bezbeckie gówno, przepraszam, że tak mówię, ale i rzuca i po prostu są takie cringe momenty na fame ma, takie, że ci ludzie rozmawiają, w sensie niech niektórzy się sk skupią na walce po prostu, mm -hmm. czy komentowaniu. By the way, jeśli chodzi o komentowanie na fejmie, sorry, że odbiegam od tematu, ale e, to, co... Ochroniarz, w sensie yy... kubańczyk, kubańczyk zrobił. Wow, jestem w szoku. To może, jak ktoś obejrzy yy, i mu przekaże, nie wiem, ale wow, naprawdę. Ale właśnie, yy, yy, to jest jedyna rzecz propagandy, która się tam nadaje. Tak samo jest tutaj. Jakby wydaje mi się, że sama postać Natsu jest przydatna dla tych młodszych widzów. Ale odstrasza tych starszych widzów. Mm -hmm. I jakby myślę, że tutaj mogę zamknąć. Jasne. Ja tylko chciałem e, już podsumowujący powiedzieć. Obawiasz się, że Natsu jest taka w rzeczywistości. A ja powiem tak, ja chętnie sprawdzę, czy Natsu jest taka w rzeczywistości. Chętnie zobaczyłem na tym fotelu. Proszę sprawdzić PW na ja Instagram. Ja zgrzałem tutaj do, do, do cytatu. Tak, już jest wygrzanek, też już wypierdział, więc nie no dobra, koniec tego typu żartów. Ale fotel czeka. I ja naprawdę napisałem na PW. Ba, ja nawet się pochwalę, że napisałem na mail spotlightu, ale macie chyba nieaktywną linię kontaktową, bo nikt mnie nie odpisał, więc muteczek. Ale zaproszenie jest otwarte. Marta, ja zapytałem boxala. Słam? Mówię. Wiecie, ile ja mam subskrypcji? Nie, no, no dobra, koniec. Bo brzmię jak youtuber, który wrzuca włosy do dania w restauracji. Nie, no, żartuję, to jest temat kolejnego podcastu. Ojej. E, ojej. E, Zaczyna się ciekawie. Dobrze, mamy Natsu. Mam kontrowersyjną osobę, która ba. stromba nawet znamy. Ja się widywałem. A to możesz przytoczyć, bo jakby. Mogę przytoczyć. Dużo osób. Co tutaj? myślisz? O obrazie Monia Liza. Powiem tak, nasz przyjaciel domownik, yy, Szymek mm -hmm. e, robił urodzinę. I Monika i pieszko byli na tych urodzinach. I spokojnie, nie wyciągam prywaty. Tak, ja tylko powiem, że pieszko to znaczy ten pieszko pierwszy, ten. E, on Karol jak ma na imię? E, chyba Karol. Chyba tak. Chyba. No Monika i, i, i właśnie pieszko pierwszy, tak? Do Piechu za, no, zastali piechu. nas tutaj. Tak, w sensie prywatnie nie wypadli zupełnie dobrze, jakby... E, przepraszam, że tak powiem, ale tak poczułem trochę takie odrzucenie. Tak? od nich, jakby nie, że z ich strony że mnie odrzucili, tylko mnie odrzuca, odrzucało od nich troszeczkę. Nie miałeś równego wajbu z nimi. Nie miałem, wiesz co to mi się oni wydaje. jako znajomy Szymka chyba czy? Tak, bo oni gdzieś tam się znają generalnie. W sensie, ja jestem dosyć specyficzną osobą w, w rozmowie i sam dobrze wiesz, że ja potrafię z góry na dół kogoś zjechać, a i tak mam z nim dobre później relacje, bo przynajmniej jestem szczery z ludźmi, no, ale bardziej mi chodzi o to... Nie pierwszy raz się kłócimy w sumie. No, w sumie tak, różnie to bywało, ale bardziej chodzi o to, że z nimi mi się nie kleiło I, i też nie chcę w sytuacji przytaczać żadnych, ale tacy strasznie chamscy mi się wydawali. Hamscy? No, tacy nie mieli zbytnio, a w tym projekcie są tacy wycofani, jakby się bali. Jakby <ścoughs> to jest dla mnie dosyć zabawne, bo nie chcę mówić, jak ja bym to zrobił, bo mnie tam nie ma i mnie tam nie będzie. Miałem swoją okazję, szansę, żeby tam być, ale się nie pokazałem finalnie, ale wydaje mi się, że kurczę. Yy, Trochę są tacy wycofani, mm -hmm. tacy jakby się czegoś pali. Wiesz. To ja to podsumuję trochę inaczej. To już oceniajmy ich razem, bo oni są parą chyba z tego, co patrzyłem na Instagramie. E, tak mogłoby się wydawać. No. E, to ci powiem tak, nie zgodzę się co do Moniki, w sensie mówię o wizer wizerunku prywatnym, w sensie no tam widziałem ją na... Może imprezkach. za mało z nimi też rozmawiałem. E, akurat z Moniką trochę rozmawiałem. I powiem ci szczerze, że ona prywatnie jest naprawdę fajną dziewczyną, coś w sensie, taką mm -hmm. do pogadania, taka normalna, przyjazna, ogarnięta, e, wszystko spoczko ale totalnie jest odcięcie z tym, co, w tym, co było w tym klipie. Wstępnie, wstępne wrażenia były trochę inne, że ona się taka wydaje, Trochę w swojej roli w tym teamie? Big Ego. Takie, takie z, trochę Big bardzo. Ego stworzyła. Przez to dostała łatę, przez to została zjechana na shotach gdzieś tam u nitro. Na shotach u kogo jeszcze została zjechana? Generalnie u wszystkich. U wszystkich. W sensie I... dzieło sztuki, które chcesz polizać. Jakby... Ja, jakbym dostał taki werset do za, za, za śpiewania, ja bym to odrzucił. Ja bym kazał im poprawiać, Ja tak. bym też odrzucił wers, że słucham żaby, słucham kizo, W sensie nie uderzając tutaj w nikogo, bo żaby miałem też okazję poznać, bo mieliśmy wspólną kampanię i tak dalej. I jest bardzo spoko gościem. Disowaliśmy sobie matki. <noise> Było fajnie. Ale w sensie... Załatw kontakt do Żaby na podcast. Żaba, pogramy kiedyś w Fortnite Fortnite'a, mam nadzieję. W sensie, bo mieliśmy się ustawić na granie, ale czasowo ja i on raczej ciężko. Ale wiesz co, powiem ci, że nie wiem, jakby nie miałem okazji, może rzeczywiście w złym momencie do nich... Podbiłem. Może to były złe momenty. W sensie, kurczę, poznawanie na imprezach różnie wypada. Dobrze o tym wiemy. Mm -hmm. e, jak, jakby ktoś mnie na przykład, jakby. Jest coś takiego, że dużo osób, które poznamy na, na przykład w domówkach, domówkach, które my tam gdzieś organizujemy e, dla znajomych, to dużo osób e, odbierze mnie jako takiego e, hosta, który jest ciepły, miły, podejdzie tutaj, zabawi, e, poda to, poda tamto, prowadzi, zrobi w ogóle wszystko. A na przykład e, była jedna impreza na przykład w Poznaniu <laughs> przed PGA, e, której. Wiadomo, nie byłem, nie byłem u siebie, bo byliśmy tak naprawdę w barze i na przykład tam y, wyszedłem do totalnego frika, ale nie dlatego, bo odpieprzałem jakieś głupoty, tylko byłem taki y, aż zbytnio imprezowy, okay. gdzie zazwyczaj na co dzień byłem taki bardziej y, ten, ten pan host, który wszystkim pomaga i tak dalej, a tam byłem bardziej taki skupiony, że ej, bawimy się, jest super, odpiąłeś wroty. Jak jesteś u kogoś, odpinasz wroty, jak jesteś u siebie, to jest y, takim... Tak, 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 tak i właśnie dlatego mi się wydaje, że może rzeczywiście... W złym momencie mm -hmm. miałem przyjemność, bo wtedy to nie była przyjemność <noise> ich poznać, ale może będę miał inną okazję. Jakby ja nie skreślam ludzi, jakby Jasne. to też może takie przesłanie dla widzów: e, nie skreślajcie też ludzi, tak? powierzchownie, na podstawie może YouTube'a i tak dalej, bo, bo kurczę, to tak jakbyście... Okej, okay, tutaj może uderzę w coś takiego niezbyt fajnego, ale dużo osób na przykład gra coś, albo ma z góry narzucone, że hej, zrób to, 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 to i to. Albo to ty tak masz jakbyście... być taką osobą w teamie, albo to taką. To tak jakbyście, to o, właśnie, to tak jakbyście, nie wiem, Kiano Reevesa nie lubili, bo w cyberpunku jego wizerunek został wykorzystany i jego voice jest totalnym totalnym freakiem i terrorystą przy okazji mhm. E, to tak jakbyście skreślili aktora, bo zagrał jakąś rolę. W sensie, no jasne. akurat ja nie gram na kanale, ty też nie grasz. Jakby my mamy inne role. Ale e, chodzi mi o to, że niektórzy muszą się wczuć w coś i przedstawić coś troszeczkę innego, e, coś, co jest mniej lub bardziej zgodne z mhm. nimi samymi. A jakby to, czy to jest bardziej zgodne, czy mniej, to już jest kwestia ich sumienia i, e, i mindsetu tak naprawdę. 100%. Więc, Tylko że w sumie masz 100% racji. Mhm. Tylko że chyba jedni lepiej grają tą rolę, drudzy trochę gorzej. I to mi się wydaje z problemem. Tak. To jest problemem i właśnie Monika nie siedzi w tej roli, w tym, w tej, w tym sensie, że ona jest pewna w siebie, ale sprawia takie sztuczne wrażenie w tym. A tak. z kolei ten sam problem mam z pieszko pierwszy. Bo ja go akurat też widziałem u nas na domówie i też wydawał się taki wycofany trochę on ma taki dziwny nietypowy humor taki głos taki. E", ja tego trochę ja w ogóle te, takich osób trochę nie lubię ale to jest takie moje prywatne odczucie mm -hmm, mm -hmm. ale już pomijając to on w tym teamie się wydaje taki martwy w środku Ja polecam wszystkim obejrzeć tak Dead Inside ja polecam wszystkim obejrzeć zaproszenie do zaproszenie na kanał Team X na jego kanale bo jest dostępny on tam mówi takim głosem jakby on tam wjechał na wycieczkę na Którą mama mu kazała iść. Mhm. I, i, I taki ma głos. Wiesz, możemy pogadać prywatnie. Jak chcesz, ja zapraszam każdego członka z Teamu osobno. Jak ktoś chce pogadać, zapraszam na fotel. Ale wydawało Może mi się. Porozmawiamy że porozmawiamy i będzie lepiej. Tak. Nie warto się nie lubić. W nie w sensie warto To nie jest. nie jest, że ja nie lubię tych ludzi. Tak już, za, już już wystarczająco dużo poobrażaliśmy, możemy no, to zmienić. No, ja wiem. W sensie, ja przepraszam, co nie, jakby. Ja tutaj nie, no. Mówię, jak jest. W sensie, pewne rzeczy, które komuś nie pasują, warto powiedzieć i można to zmienić wtedy. A jak ktoś nie chce zmienić, to trudno. Ja, Właśnie. ja rękę podaję. ale tak samo jak ktoś nie chce, to. E. Mój standard dziennikarski też nakazuje, żeby zaprosić wszystkich, których to obgadujemy. Chcecie, wpadajcie, zmieniamy opinię. W sensie, myśmy sobie robimy tutaj ploteczki bardziej poznajomości. W sensie też bardziej mi się wydaje, że. To nie, że ploteczki roznosimy, czy coś, tylko mówimy swoje opinie na temat mhm. tego, co już aktualnie wiemy, co zostało nam dostarczone, czy przez wypowiedzi publiczne, mniej publiczne, czy po prostu przez jakieś spotkania, ewentualnie gdzieś tam nawet u nas, czy gdziekolwiek. W sensie e, dobrze, że w sensie może nie, że dobrze, ale też właśnie to jest akurat spoko, że też zachowujemy takie e, normalne podejście do tego, bo dużo osób wyciąga takie rzeczy jakieś, nie wiem, prywatne i tak dalej gdzie no to zawsze jest niefajne, a jakby mi się wydaje, że tutaj jest ta linia taka mhm. do granic smaku jest jest, jest okej, okay. więc myślę, o przepraszam, myślę, że ja już kładę ręce na stole, Spokojnie. myślę, że nie musimy się tłumaczyć. Dobra, jasne. Wiesz co, króciutko, bo już zaczęliśmy od gości, to może skończmy, bo tam są jeszcze inne osoby, ale dla mnie to są strasznie nijakie. Kurde, bo wiesz, wiesz jaki podstawowy błąd robimy, że my oceniamy każdego na podstawie tych paru filmów ostatnich, pierwszych, a cofnijmy się w czasie do ekipy Freeza wtedy. Co to było? Stary, wujek Łuki miał być tym wkurzającym gościem, którego nikt nie lubi. Mini Mike miał być po prostu karłem. Wiesz co? A Tromba miał być też takim przebojowym, gdzie kurczę... E, e, I to były takie role typowe z, z Logana wzięte, czy, z, czy, czy też inspiracje z, z, z Jake'a. Powiem ci szczerze, że widzisz, to też się mega zmieniło. Wojegłóki z tego wkurzającego gościa, którego miał grać, bo tak było na początku. Niech każdy sobie wejdzie i odpali stare filmy Fryza. Tak było, że on był tak denerwujący specjalnie, że zrobili takiego marudnego: Nie, nie róbcie tego, yy, to jest głupie. A widzicie, teraz jest przeskok z takiego gościa, który uchodził za marudę, do tego gościa, który... starego Marudę, jest nagle totalnym szefem. W to sensie wie, o co chodzi. Więc jakby, my też może robimy błąd trochę. Jakby mamy w głowie obraz innych ekip i wypowiadamy się na temat nowo powstałej ekipy na podstawie ludzi, którzy już robią coś od dłuższego czasu, będąc w tej ekipie. E, jakby każdy przeszedł pewną drogę e, przez chociażby ekipę Fridza Jakby na przykład takiego trąby, który był wcześniej taki, wo wo wo, wo, wo wiesz, to teraz no offense oczywiście, ale jest taki trochę, takim trochę Wycofamy, zamulaczem, tak. za, wiesz. W sensie jest dalej ciekawą personą, ale nie jest taki przebojowy, wiesz o co chodzi? Jakby wskoczył Patec i. Wydaje mi się w ogóle. Wszystko wiesz. Ja mam takie odczucie co do ekipy Friza, że im ktoś się czuje silniej tam w hierarchii ekipy, tym mniej robi. Tak. Tym, znaczy, okej, okay, Friz robi, bo jest na samym czubku, on jest ramką obrazu. No. E, wujek Luki też musi tam działać, bo jest kierownikiem tego obrazu. Trąba i tak wszyscy lubią. Ale tak naprawdę, jak sobie pooglądasz te filmy, Trąba i Marcysia to tak jakby byli po prostu z boku na tym zdjęciu. Tak, no. Machają ręką, ale generalnie to oni tam za dużo nie robią, oprócz tego, że jeżdżą z Frizem na motorówce po Malediwach. I, I tak to mniej więcej wygląda. To samo mam z Mini ale Mini Mike jest z Mini dlatego nieważne, co zrobi, jest śmiesznie. Ta. Mm. Ja mam jeszcze takie odczucie z kimś. No w sumie fusialka tam trochę też jest taką osobą. Tak, więc mi się wydaje, że to jest kwestia tej sympatii, że ekipie Friza ludzie też trochę tak ustępują, tego, że ludzie zaczęli być niacy, bo tak naprawdę ta nijakość wygląda w ten sam sposób, ale jest jedna różnica. Taka, że my już znamy tego trąbę, my już znamy to Marcisie, my już stali się znamy. Przyjaciółmi, trochę? tak. I właśnie o to chodzi. My ich poznaliśmy przez te lata na YouTubie. Ja uważam, że powinniśmy dać szansę też tym nowym osobom. Może to jest taka dziwna opinia, ale właśnie mi się wydaje, że tutaj też na, na tym to polega, że jakby mi się wydaje, że tu chodzi o to, żeby przywiązać się przede wszystkim do tych osób, bo kurczę, ok, na przykład kolejna osoba, ta Patrycja, e, którą na, na początku w ogóle, jaki mamy przeskok, jak e, wleciał ten klip, ta piosenka, i ona tam mówi, że, że patty, bad bitch, i tak dalej. Tak. I wow, wow, wow wjeżdża jak. tak. chili, bad no, bitch. tak A kurczę tak później tak. na filmach się okazuje, że ona wcale nie jest taka tak. bad bitch. I może rzeczywiście oni chcieli stworzyć takie postacie i tak dalej. Ale mi się wydaje, że z czasem to się wyklaruje. E, niektórzy się otworzą bardziej. I może rzeczywiście ona jest taka jak jak nawijała w tym, w tym klipie, ale może coś ją ścisnęło, może mhm. się wyco musiała wycofać trochę. Cześć. Mi się wydaje, że y, spoko, że sobie oceniamy i tak dalej i myślę, że to też jakby każda osoba z sobie obejrzała, e, to by było dobre dla tych osób, bo widzieliby jak co robimy im robotę ludzie. w sumie. My robimy, robimy wam robotę. Obejrzyjcie bo... to razem macie tak. analizę po prostu co musicie poprawić. My im w sumie pomagamy W sensie trochę. może nie, nie, co musicie... ci wystawia. Może nie, że właśnie może, może nie właśnie to, co musicie poprawić, ale na co warto zwrócić uwagę. Więc są dwie drogi według mnie. Albo oni mogą y pójść właśnie w takie, wow, powalone charaktery i się od odpożyć całkowicie, albo mogą to ciągnąć przez tak długi czas, żeby ludzie się do nich przywiązali, że jest jak jest i i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że to też są takie czasy na YouTubie, że mm, nie potrzeba ludzi, którzy będą skakać przed kamerą. Mhm. Że bardziej potrzeba nawet bardziej normalnych ludzi, takich, z którymi możemy się utożsamić, bo mało jest takich wariecików, wiesz o co chodzi. W sensie, zazwyczaj ludzie są tacy Zwykli. Jasne. Wiesz co, ja chciałem tylko już, przepraszam, że zmierzamy do końca, mamy 2-3 minutki. Ty zasugerowałeś, że oni się z czasem doszlifują, z czasem mogą stać się bardziej otwarci. Okay. Ja tylko pod koniec tego podcastu chciałem zasugerować inną wersję wydarzeń, no bo część z nich na pewno się poczuje lepiej, część z nich na pewno się otworzy w tej ekipie, uh -huh. jeśli będą regularnie nagrywać, ale bardzo możliwe, uh -huh. że część z nich się wycofa, część z nich odpadnie, okay. część z nich nie podoła. Tak było z Marcinem, tak było z czasem z Kacperem Błońskim. Czy podejrzewasz, że ktoś z nich, a jeśli tak, to kto, może wypaść z obrotu? Wiesz co powiem ci szczerze, że ciężko stwierdzić teraz, tak naprawdę. Może zróbmy a... jakieś bety. Zróbmy bety. Pobetujmy Najgorszy, kto pierwszy, ile, ile dajemy projektowi, ile to się może utrzymać, mhm. kiedy odpadnie pierwsza osoba. Kiedy Stewart okaże się, że Stewart tam biega za kamerą i rzeczywiście to wyjdzie. Co mi się właśnie w ogóle wydaje, że Steward nie jest w tym projekcie. Mi się wydaje, że ma rolę kierowniczą dalej. Ja nie chcę wyciągać rzeczy prywatnych tutaj za bardzo. Śmiało, nie wyciągaj nie. Ale no. tutaj w ogóle to, to powinno być bardziej miłe. Jakby Stewart, jeśli to oglądasz, to myślę, że to jest bardziej coś miłego, co powiem teraz. Na tamtej rozmowie, gdy gadałem ze Stewartem, trochę się otworzył też i Powiedział mi, że dla niego teraz najważniejsza jest rodzina właśnie i, i że uwu. on się. Ale w sensie. Wiesz, I tak naprawdę mi powiedział, że kurczę, że on teraz pomaga agencji szukać ludzi do projektu, ale że on nie chce brać w nim udziału, bo, bo na poprzednim się mocno przejechał i że tak naprawdę dopiero teraz zrozumiał, że woli się skupić na ludziach, którzy z nim byli od zawsze i będą na zawsze i że jest to jego rodzina. I jest to naprawdę, wiesz, jakby ja to usłyszałem i miałem takie, ej, wow, jakby... Kurde, ale to jest pr świetne. Jakby Stewart to Jak się... ale powiedział właśnie... na tym fotelu, to ale po prostu... Właśnie, ale wiesz co, nawet, powiem ci, że nawet nie pr bo on mi to, wiesz, przedstawił po prostu różne rzeczy, że... Bo kurczę, ej, Stewart jest gościem, który naprawdę już na YouTubie miał wszystko, można powiedzieć. Tak, on już miał... zrobił swoje. Tak. I, I od niego to brzmi naprawdę szczerze, że, że już miał to, już zrobił tamto, już ma za sobą naprawdę ma za sobą. ma wszystkie achievementy. I finalnie, gdzie ja jestem gdzieś tam, nie wiem, może w połowie tej drogi, gdzie on już odbył tak naprawdę, już skończył służbę, on po tym wszystkim stwierdził, że to miało dla niego mniejszą wartość i tak naprawdę pokazało się po tym czasie, że jednak rodzina jest dla niego najważniejsza. Kurde, Trochę mi to też tak otworzyło oczy, że. Koleś ma dobre wartości w życiu. Że, ma, że może różnie było rzeczywiście i dużo twórców, może rzeczywiście miało z nim jakieś przejścia, ale nikt nie jest idealny. I wydaje mi się, że wreszcie mm, doszedł do tego, do czego chciał. I mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że ci się powodzi. Mam nadzieję, że rzeczywiście się skupiłeś na tym, o czym mówisz, i, i że jest wszystko w porządku. Bo wiadomo, jak było dużo osób, wie. Więc mam nadzieję, że jest wszystko u niego w porządku. Yes. Czy, szczególnie, że mnie zaprosił na Escape roomy, czy tam Laser Tagi w ogóle po spotkaniu. Więc to było takie już w ogóle, że hej, w ogóle, jak już się spotkaliśmy, to chodźmy, e, możemy się tego, tak, możemy razem spędzić czas i tam dalej. By tam byli jacyś jego znajomi e, wtedy i, i tak dalej. Niestety odmówiłem, bo Może to, to było pierwsze nagra na, nagranie odcinka. <laughs> tak, pierwsze <laughs> nagranie odcinka z ukrytej kamery. Bardziej mi chodzi o to, że można różne rzeczy mówić i o różnych osobach się różnie wypowiadać, ale kurczę. Nigdy nie wiemy jak to jest do końca i widziałem właśnie, że nawet ty się zdziwiłeś, jak powiedziałem ci o tym wszystkim. I właśnie o to chodzi, że kurczę, cholera wie, kto za tym stoi tak naprawdę teraz. Yy, jeśli chodzi o cały projekt i tak dalej. Ale jeśli miałbym betować, to raczej to nie byłby Steward. Jakby myślę, że myślę, że on już on już zrobił swoje i poszedł w tą swoją stronę okay. robienia. Czyli że, tam za bardzo się nie zagłębia. Tak, myślę, że skupił się na swoich wartościach no, okay. innych życia. Czyli że... betujemy, że Stuart tego nie prowadzi? Ja, ja tak betuję. A Czy betujesz, że projekt wytrzyma miesiąc, pół roku, rok, dwa? Myślę, że projekt wytrzyma. Ha, ciężko powiedzieć. Do ilu? Mas. W sensie, bo to jest tak, że. Dużo szybko, nie... Joś szybko. Wytrzymy podcast. Eee... 10 sekund. Rok. Rok. Myślę, że wytrzyma. Albo ponad. Dobra, robię swój bet. Pierwszy członek e, przestanie reagować, znaczy przestanie się dobrze zachować w tych filmach i zacznie odpadać powoli od ekipy po dwóch miesiącach. Na raz, dwa, możemy powiedzieć. Możemy na raz, dwa, trzy. E, wyleci więcej niż członek po raz, dwa, trzy, pół roku. Aha, bo... no mi... sorry, to jak chciałeś to zrobić? <grym> Chciałem powiedzieć nik, ale... <grym> nik, a, a... chciałeś powiedzieć nik? Tak. To śmiało. To kto według ciebie odpadnie? Trzy i cztery. Piechu. Okay. W sensie nie wiem czemu. Też bym betował w sumie. Przepraszam, ale na filmach z mojej perspektywy najgorzej wypada. On ani nie jest pod, te, pod ten target? W sensie, że ani młodsi go jakoś. W sensie, na tych filmach nie jest tak jak, jak Natsu, czy, czy, czy wiesz, czy inne osoby takie skupiające się na tym, żeby pod target polecieć. Jest właśnie najbardziej taki nijaki, mi się wydaje, mm -hmm. na filmach. Jakby. Taki za bardzo wycofane Mogę się trochę pod to podpiąć. Ja też się również podejmę pod to, że projekt wytrzyma e, max rok. Znaczy, e, może nie, ja powiedziałem, nie max, tylko tak myślę, że lekko ponad rok, że okay. da radę radę. Zobaczymy, kto ma rację. Zobaczymy. Słuchaj, Yoshi. Ja już tak naprawdę musimy szkącić, mamy ponad godzinkę już na pewno, nawet trochę przedłużyliśmy cały podkaścik. E, jeśli chcesz, masz coś do powiedzenia jeszcze, to oczywiście kamery są Twoje, może chcesz coś komuś powiedzieć, a z Tommy i z X tak króciutko. Jasne. W sensie... Komuś pozdrowić, mam Kurze, no. Cieszę się, że y, są tam też moi znajomi, z którymi miałem czy wspólne kampanie. Czy jakieś relacje, dosyć spoko i tak dalej. Więc pozdrawiam Szyjo, pozdrawiam Julkę przede wszystkim. Niech wam się dobrze żyje i mam nadzieję, że będziecie się czuli fair z tym wszystkim, co, co tam się będzie działo w przyszłości. Więc tyle. Myślę dobrze. ode mnie. Tak więc ja również pozdrawiam i dziękujemy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na sam koniec chciałem Wam tylko życzyć udanych zakupów świątecznych, jeśli jeszcze ich nie zrobiliście. Mam nadzieję, że link do Letyshops i wtyczki Letyshops pomoże Wam trochę zaoszczędzić, gdy wpadniecie w świąteczny szał zakupów.